Witajcie! W ostatnim odcinku mówiliśmy na temat melatoniny. Dziś, tak jak wspominaliśmy ostatnim razem, pomówimy na temat pasiflory. Pasiflora to kolejna dosyć znana roślina w temacie snu. Pochodzi z Ameryki Północnej. W licznych badaniach wykazano, że uspokaja, znosi napięcie nerwowe i wydłuża czas trwania snu głębokiego, czyli trzeciego stadium snu non-REM. Chodzi o to, że roślina ta pobudza główne receptory układu GABA, czyli GABA-A i GABA-B, a także receptory opioidowe, które pośrednio wpływają na sen. Pasiflora zapewnia pomoc w zasypianiu i nieprzerwanym nocnym odpoczynku. Ponadto łagodzi nadpobudliwość, pomocna jest w leczeniu stanów lękowych i depresji, redukuje symptomy menopauzy. Pomaga na bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi, biegunki, napady histerii, bóle nerwów oraz przy astmie. Siła działania pasiflory podobna jest do lupiny, która występuje w szyszkach chmielu. Maksymalna dawka pasiflory to między 8 a 12 gram. Można ją pić jako herbatę. Jednak należy uważać, gdyż w większych dawkach ta roślina jest psychoaktywna i może wywołać halucynacje. Zawarte w pasiflorze alkaloidy harman, harmina, harmalina i hamrol wpływają na przekaźnictwo serotoninergiczne oraz wychwyt zwrotny serotoniny. Linki do badań znajdziecie w opisie filmu. Dziś również mamy dla Was konkurs od Premikany. Do wygrania olejek CBD z linii Herbs, zawierający melatoninę, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku, oraz właśnie pasiflorę. By wziąć udział w losowaniu, pod filmem zostaw like i wpisz dowolny komentarz. Konkurs trwa do 8 grudnia, a losowanie odbędzie się za tydzień, 9 grudnia. Pamiętajcie o kodzie rabatowym Konopny Łeb, który daje Wam 15% zniżki na zakupy w sklepie Premikana Store. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym odcinku.